Siema, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj piękna pogoda, wręcz wiosna od nas przyszła, więc aż prosiło się, żeby przyjść na boisko. Ja niestety dalej kontuzja, nie jestem do gry, więc dzisiaj ze mną cała ekipa. Witam panowie u mnie na kanale. Z racji koronawirusa odwołali nam dwa pierwsze mecze ligowe, więc niestety chcemy sobie poradzić z tym i dzisiaj sprawdzimy, jak chłopaki radzą sobie w wolejach. Niestety nie wszyscy mogli się pojawić, bo praca, nie wszystkim się chciało i tak dalej, ale i tak jest spora ekipa, więc trochę tych strzałów dzisiaj będzie, także życzę powodzenia, a dla wygranego może przewidzimy jakąś nagrodę, zobaczymy, czy będą jakieś dobre strzały, więc jeżeli materiał wam się spodoba, to zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, oczywiście czerwony guzik na dole klikajcie. I zapraszam do oglądania. Dzisiaj pokażemy wam realia amatorskiej piłki. Wcześniej mieliśmy taki A-klasowy sprzęt, zawodnik, który miał nam odgrywać piłkę, ale załatwiłem coś lepszego. Dzisiaj mamy taki rebounder, chłopaki będą uderzać woleje z tym czymś. Jeżeli potrzebujecie jakiś sprzęt piłkarski, czy treningowy, czy odzież, czy buty, to oczywiście w ergol.com z kodem LICU10 macie 10% zniżki, więc myślę, że warto przed ligą się zaopatrzyć. Zachęcam do korzystania z kodu i lecimy z odcinkiem. Każdy z zawodników będzie miał po 3 strzały i przy okazji będziecie mogli poznać trochę drużynę, kto tu gra, na jakiej pozycji, jak to wygląda. Dobra, sprzęt przygotowany, realia boiska też będziecie mieli sprawdzić, bo jest po prostu płyta. Na bramce stoi Bartek, który nie bronił w ogóle, ale teraz wziął się za treningi, więc będzie walczył o to, żeby w rundzie wiosennej, która się zbliża, stać w pierwszym składzie, więc dzisiaj będzie miał okazję się wykazać. Będziecie mogli pisać, kto najlepiej sobie radził w strzałach, jak Bartek sobie poradził na bramce i tak dalej, więc wszystko piszcie w komentarzach, a my zaczynamy każdy po 3 strzały. Szczurek, pracownik wypożyczalni kajaków. Siemano, Czarek, środkowy pomocnik, lecimy. Od razu mówię, Czarek był na testach w Lechu Poznań kiedyś, ale później zaczął pić alkohol, takie sprawy, no i zobaczymy, jaki efekt tego, także bez presji, Czarek. Co to się dzieje? Oj, siemano, Karol Stoper. Lewa? Lewa? Nie masz psychy, nie masz psychy. Nie. Patrz to! Nie, no dobra, bez jaj. Po kośle, ale... Zobacz, noga tak się myślę. Karol, zwany również jako Ciacho, środkowa pomoc. Prawdziwego mężczyzny nie poznajcie po tym, jak zaczyna, ale jak kończy. Ja się chyba tak poprawiam. Współczujemy dziewczynie Karola, także... Igor, defensywny pomocnik. Mariusz. I kapitan, więc mógłby dać jakiś przykład. Okay. Oh, yes. Teraz się nie ruszy, nie? Nie do mnie, tylko do obiektywu. Marcin, środkowy pomocnik. Po prostu trzeba chodzić, nie mam umiejętności, nie da się, kurwa, żebym chciał dzisiaj. O, zrobił. Oh, yeah! Syfir miał mało minut w jesiennej rundzie, więc myślę, że jak trener zobaczy odcinek, to będzie więcej tych minut. Ale gra na mojej pozycji, więc jak tylko wrócę, wiecie, do zdrowia, to od razu sanki gościowi. Bartek, pomocnik. No! Jak to się zawsze mówi, daj się bramkarzowi pomylić, no i tak. Sprawdziło się, typowa klasa. Filibrysty! Sławek Szmal! Fluxa odpalił przewrotkami broni. Interwencja sytuacyjna. Czarek, musisz. Ale muszę, stary. Wszystko w głowie się. Czarek, bo Gytkier patrzy, chłopie. Wszystko w głowie. Daj no, Karolo, też kajdas? Podszedł? Oj, to już tak sam na sam. Na 11. O Jezu! Na 11. Najbliższej odległości. Jakbyś jeszcze wykończył, to bym ci zaliczył, ale... Dobrze. Pójdę. Aaaa, i wyja. Zabiło. Dlatego,
Dlatego Igor to defensywny pomocnik. Tak, tak, wyjazd. Dobra, ten pan, ile miałeś minut w rundzie jesiennej? Mało. Okrągło teraz pokażę, że zasługuje na więcej. Ale tak jest fajnie. Brawo, Syfir! Nie no, Syfir! Dawaj bardzo. Ale hajda syru maniany stary. Hajda, domówiliście się? Nie grałem jeszcze w lidze, ale myślę, że to... Tutaj mamy Jana, trenera grup młodzieżowych. Myślę, że trzeba go zachęcić, żeby z jednego wolnika nam pokazał. Hajda stygnie! W lewo troszkę jeszcze. Nie, teraz nie wejdzie, na bank, nie wejdzie. Oj, lewa do... O kurde, co było? Jezus! Ale Karol, zapomniałem powiedzieć GKS Katowice, wychowanek. Ej, dawajcie cross strzymać, zróbmy to. Dobra, Karol. Na tym polega siła drużyny. Dostał doping i od razu się odpalił. Do plażówko, nie przejmuj się. Skarpetkę garoru. 10 do techniki. O nie! Tym sposobem dotarliśmy do końca. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie kanał, wbijajcie też na Instagrama. Syfir oczywiście został jednogłośnie zwycięzcą i myślę, że nikt nie będzie się z tym kłócił. Ktoś ma jakieś obiekcje co do tego? Czekam na przerwy. Dokładnie, chłopaki się zadeklarowali, że robią sukces, więc nawet polecam się do Syfira, który trzymał się najlepiej. Więc na pewno pokazał, że na wiosnę zasługuje na więcej minut. Mam nadzieję, że to się wam się podobało, a hajdy macie. Jak dobra? Myślę, że coś strzelali, będzie coś z tego, czy... Będzie. Naprawdę? Tak jest. Ale ja w nich wierzę. Tylko bramkarz ze zmiany. Tak? Tak. Dobra. Także jeżeli chcielibyście więcej odcinków z chłopakami, to piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć, to postaramy się oczywiście nagrać. I widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia. Siema. Cześć.